Cześć, witam. Witam Was dzisiaj z miejsca niesamowitego. Jestem w gościach. A oto jest mój gość specjalny. To jest krowa rasy polskiej, nazywa się Bielucha. A przyszłam tutaj dzisiaj do Bieluchy dlatego, że mam Wam do pokazania niesamowitą książkę. Ta książka nosi tytuł Sekretne życie krów i została napisana przez Angielkę Rosamund Young. Rosamund Young od 1953 roku, kiedy jej rodzice założyli farmę w Anglii, obserwuje życie krów. Nawet na końcu tej książki, o właśnie tutaj, zamieściła drzewo genealogiczne wszystkich swoich krów. I właśnie obserwując te krowy, doszła do wniosku, że to są bardzo inteligentne i miłe zwierzęta. Zresztą wystarczy spojrzeć na Bieluchę, żeby się o tym przekonać. Bielucha jest cudna, ma cudne oczy, wszystko ma cudne i tak mądrze patrzy. Myślę, że jej książka by się bardzo spodobała. To muczenie, które słyszycie w tle, to jest muczenie syna Bieluchy, który tutaj też by chciał wystąpić przed kamerą. Krowy według Rosamund są różne, tak jak różni są ludzie. Są krowy smutne, radosne, wesołe, zazdrosne. Takie są właśnie krowy. Ale z tych obserwacji wynika, że krowy potrafią sobie wybrać przyjaciela w całym stadzie, że krowy potrafią się opiekować swoimi małymi, ale nie tylko. Bardzo ciekawy jest rozdział o tym, jak krowy śpią. Bo kiedy krowy mają rogi, no to trudno im się czasami położyć, ale jednak śpią. A wtedy Rosamund mówi, że jedno ucho im wystaje jak antena i po prostu wszystko słyszą, co się w okolicy dzieje. Krowy, jak już powiedziałam, są też bardzo czyste. W ich stadzie był jeden byczek, który nazywał się Rajmund. On nie poszedł spać, zanim jemu nie wytarło się nóg, stóp, czyli kopyt. Po prostu taki był elegant i taki był po prostu czyścioch, jakby o nim powiedzieć. Krowy są więc dla nas tym wszystkim, czym jest świat. O, przyszedł tutaj do nas nowy właściciel Bieluchy. Jak masz na imię? Wojtek. Podejdź, Wojtek. Idzie do nas Wojtek. O, przyszła mama Wojtka. Cześć Wojtek, daj rękę. Tu usiądź mi na kolanach. O, widać Wojtka, Andrzej? Widać Wojtka. Wojtek, co powiesz o tej krowie? Co w ogóle powiesz o krowach? Lubisz krowy? Tak. Głośno mów. Tak. A dlaczego lubisz krowy? Tam do kamery. O. Są łaciate, tak. Białe i piękne. Białe i piękne. A lubisz mleko? Nie kiwaj głową, tylko głośno mów. Tak. Tak. Do której klasy, Wojtek, chodzisz? Do pierwszej B. Do pierwszej B w Międzyrzeczu? Tak. Będziesz oglądał, będziesz na YouTubie. Wiesz, co to YouTube? Tak. No, to na YouTubie będzie ten film. Wojtek, pomachaj widzom, powiedz cześć. Cześć. No, to dziękuję. Wojtek, możesz już wstać. A więc widzieliśmy nowego właściciela krowy Bieluchy, czyli Wojtka. Wojtek też, macham teraz Wojtkowi i jego mamie. Wojtek też lubi krowy. Przeczytajcie koniecznie tę książkę. Kiedy będziecie jechać samochodem i zobaczycie gdzieś na łące krowy, to nie mówcie bydło, bo każda z nich ma swój charakter. Teraz ja pogłaskam Bieluchę. O, za rogi i za ucho. Trochę się spłoszyła, ale ona jest bardzo miła. I dziękuję, do zobaczenia.